Siema. Dzisiaj jesteśmy z Michałem. Michał, pokaż się Państwu. Siema, siema. Jesteśmy z Michałem na strzelnicy Fest Pradeszcz, więc jest pusto na szczęście, ale nikt się sam nie zrobi. Był z nami też Scott, mój partner z pracy, ale on już pojechał do domu. A ja zrobię dzisiaj parę filmików. Jeden z nich o sprzęcie, który ze sobą przełożę na strzelnicę. Moje pudełeczko pełne spodzianek, w którym mam wszystko do obsługi, nazwijmy to, moich strzelań. Czyli po pierwsze coś, czym mogę ustawić cele, przykleić, przypiąć, pomalować. Mam takie pachołki do wyznaczenia odległości od celu i tak dalej. Taśma i zszywacz, żeby przypiąć cele do tarcz. Dwa różne kolory, farby, żeby pomalować cele stalowe. Nawet mam gdzieś śruby zapasowe do stalowych płyt do celu. A co jeszcze? Taśma oczywiście do zaklejania dziur w celach. I to jest taka podstawa, której używam do ustawiania celów. O, jeszcze jedna rzecz. Dalmierz też przydaje się do ustawiania jakichś tam dalszych celów. A oprócz tego mam też jakieś podstawy do obsługi, powiedzmy, awarii czy zasięć broni. Mam tula Latermana, to jest mat do obsługi głównie AR-a, ale przyda się też do innych rodzajów broni. Olej, rem oil, taka też podstawa, żeby gdzieś tam prysnąć, jak coś się tego wymaga. I jakieś tam małe narzędzie, żeby pogrzewać ewentualnie w giwerach, jak trzeba. A oprócz tego może też rzeczy, które inni mogą zapomnieć, czyli na przykład baterie. Pusta paczka, bolałem się Michałowi, bo jemu się skończyły słabka baterie, więc mam zapasowe baterie. Jakieś tam chusteczki oczywiście, do wycierania rąk po strzelaniu. Do tego co jeszcze mam? Zapasowe uszy, bo ludzie się zastanawiają ze sobą zabrać uszu. Zapasowe okulary, to też ważna rzecz. Ja noszę albo swoje zwykłe okulary, albo przeciwsłoneczne, które są też balistyczne. Ale biorę zawsze dla innych ludzi, bo często zapominają. To jest taka moja podstawowa skrzynka, z którą jedę na strzelnicę. Oprócz tego zabieram drugą skrzynkę, którą mam tutaj. I ona jest zwykle pełna amunicji do broni, którą akurat tego dnia strzelamy. A oprócz tego, ponieważ często robię zdjęcia i kręcę filmy, mam skrzynkę ze sprzętem foto, czyli mój aparat, GoPro, który teraz jest używany do wykręcenia tego filmu, różne obiektywy, baterie, filtry i tak dalej, więc to zawsze ze mną jeździ na strzelnicę, może nie zawsze, ale często. Oczywiście broń, oprócz tej, z której zwykle strzelamy, zawsze zabieram coś ekstra dla fanu. Dzisiaj przywiozłem Visa, GZ11, Gwarda, Maga 98 i Berettę, także to było dzisiaj strzelane. Oczywiście ważną rzeczą jest też pierwsza pomoc. Ja przy sobie noszę tylko w zasadzie stazę taktyczną w kieszeni, ale na strzelnicy zawsze mam ze sobą apteczki. Mam dużą apteczkę, którą wożę zawsze w samochodzie. Ona zawsze ze mną, jak wychodzę z domu, jak wyjeżdżam z domu autem, a jestem tam na strzelnicy z oczywistych względów, bo jest tutaj autem. Oprócz tego mała apteczka, którą czasem noszę na pasku, zależy od sytuacji, jest dużo ludzi na strzelnicy i jest, powiedzmy, szansa, że coś się może zdarzyć, to noszę taką większą apteczkę. Mam też taką mniejszą, którą jak gdzieś idziemy, to wkładam do kieszeni gaci i jest zawsze przy mnie. Oprócz tego sprzęt, z którym ćwiczymy, tego mini czy striga, ostatnio zacząłem używać, bardzo go lubię. Przywożę też drugiego dla ludzi, żeby w parach ćwiczyć lepiej zawsze. Zawsze z tym można się poprawiać, można zobaczyć, co inna osoba robiła dobrze albo źle. Więc mam drugiego czy striga. Rękawiczki są też ważne moim zdaniem. Kilka par. Najważniejszą parą moją jest ta, której używam w pracy, bo głównie ćwiczę, pod kątem pracy, więc często używam rękawiczek w pracy, więc ćwiczę z bronią tak, jak jestem ubrany w pracy, więc rękawiczki są ważne. Czyli dwie pary, ta moja z roboty i druga para, taka lżejsza, to są rękawiczki oczywiście Helicona. Oprócz tego sprzęt,
ćwiczymy tak jak pracujemy. Czyli ja ze sobą przywożę zawsze mój pas, a z pracy moją broń służbową i ćwiczę z tym pasem, ćwiczę z tą samą kaburą, żeby wyrabiać sobie pewne odruchy, pamięć mięśniową. A moja kamizelka na płyty, w pracy jej używam dość rzadko, bo to jest moja dodatkowa kamizelka na powiedzmy jakieś tam cięższe sytuacje, więc w zasadzie ona jest, ona tylko jeździ ze mną, mało jest używana, ale używam jej na treningach, bo pierwsze jest ciężka, więc dodaję trochę wysiłku do tego treningu, a oprócz tego, no wiadomo, być może będę musiał ją użyć w pracy i chcę ją dobrze znać, chcę wiedzieć jak jej używać. Dzisiaj strzeliśmy z AR-a, więc przyjechał ze mną też mój AR. Także to był sprzęt, którym dzisiaj ćwiczyliśmy. Oczywiście ammo dodatkowe. Także to jest taka moja podstawowy zestaw, z którym przyjeżdżam na strzelnicę. Oczywiście cele przyjeżdżamy z Michałem, tam z kumplami. Zwykle mamy kilka celów, każdy z nas. Ja przywożę dwa rozkładane cele, na cele papierowe plus cel stalowy, taki najprostszy, czyli zwykły kwadratowa płyta plus obok płyta okrągła z dziurą w środku, z drugą płytą pod spodem, taka reakcyjna trochę. To jest taki mój cel. No to chyba wszystko. To na szczęście. Michał jeszcze, jeszcze jedna rzecz, uwaga, bardzo ważna. Zapomniałbym. To jest strzelnica, no to musi być co na strzelnicy? Cygarko, więc wiadomo, że nie przyjeżdżam sam, tu przywożę chyba innych cygarka, żeby nie było. Palimy jak najbardziej w przerwie, żeby się odprężyć, stresować, pogadać, omówić jakieś tam założenia taktyczne, powiedzmy, naszych treningów i tak dalej. Coś do picia, coś do żarcia, wiadomo, nie? Zwykle na strzelnicy spędzamy parę godzin, dzisiaj przyjechaliśmy o 9 rano, w tej chwili jest, dochodzi pierwsza, więc parę godzin minęło. Pogoda sprzyja, nikogo nie ma, napierdala deszcz, więc nie jest źle. Mieliśmy jechać w inne miejsce, ale tam nie ma zadoszenia, więc przyjechaliśmy na strzelnicę, której zwykle nie lubimy, bo jest za dużo ludzi, ale dzisiaj, ponieważ pogoda była słaba, więc pustka, ludzi mało, więc przyjechaliśmy na strzelnicę. Dobra. To chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Co w pudełku? Co w pudełku? Czy już pokazałeś? No już pokazałem, wszystko. Aha, zapraszam Was na mojego bloga sheriffusa.com oraz oczywiście na mojego fanpage'a na Facebooku, też sheriffusa, no i na mojego Instagrama, też pod tym samym nickiem, czyli sheriffusa. Dobra, dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, pozdro.